Witam Państwa w magazynie Kwalifikacje dla Każdego. To program, w którym mówimy, że zawsze warto stawiać na własny rozwój. Pokazujemy, jak bez względu na wiek uzupełniać wiedzę, uaktualniać posiadane umiejętności, a także nabywać nowe kompetencje, bo przecież uczymy się przez całe nasze życie. A dziś pokażemy, jak ramy kwalifikacji pozwolą stworzyć nam nowe szanse na rynku pracy. Zły wybór zawodu zawsze można skorygować, zdobywając kolejne kwalifikacje. Kasia Sawko z wykształcenia jest lingwistką. Przepracowała w swoim zawodzie 10 lat. Majsterkowanie było dla niej przyjemnością i sposobem na relaks, ale szybko stało się nowym zawodem. Opanowanie rzemieślniczego fachu okazało się jednak łatwiejsze niż uzyskanie dokumentów potwierdzających kompetencje. Okazało się, że ta ścieżka wygląda na tak znojną i tak mi trudno znaleźć konkretne miejsce i mieć wyobrażenie o ramach czasowych, że musiałabym iść gdzieś na staż. Bez sensu jest to dla mnie godzić, skoro ja tutaj mam na co dzień rzemieślników i uczę się bardzo intensywnie, to formalizować to gdzie indziej, w jakimś takim sztucznym trybie, to po prostu mnie praktycznie zniechęciło. Nie mogę sobie na to pozwolić czasowo i tak po ludzku nie mam na to zupełnie ochoty. Jak któregoś dnia będę do tego zmuszona formalnie, no to się tym pewnie zajmiemy. Na razie staramy się też współpracować z osobami jak najbardziej kompetentnymi, ale póki co formalnie jest mi to zupełnie niepotrzebne. Gdybym miała taką okazję, żeby pójść zdać egzaminy praktyczne czy teoretyczne ze stolarki, to byłabym przeszczęśliwa. Po prostu nie chciałabym dublować fikcyjnie tego wszystkiego, czego się tutaj nauczyłam. Wśród takich nowych ścieżek dochodzenia do kwalifikacji, dochodzenia do świadectwa, dyplomu, certyfikatu, możemy mówić o tych trzech takich, no już w tej chwili chyba klasycznych, to jest szkoła, kwalifikacyjny kurs zawodowy, bądź doświadczenie zawodowe i walidacja. Te ścieżki mogą być dodatkowo urozmaicone. Osoba dorosła, która przystępuje do uczenia się na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, ma możliwość budowania swoich kwalifikacji z mniejszych części. Na przykład z tak zwanych kursów umiejętności zawodowych, które odwołują się do podstawy kształcenia w zawodach i zaliczają określoną część kursu zawodowego. Nasz system edukacji jest drożny i elastyczny, a zatem niezależnie od tego, jaką ścieżkę ktoś wybrał, jaką ścieżką podążał, ma możliwość podążać dalej i uczyć się dalej. To jest jedna z naczelnych zasad idei uczenia się przez całe życie. A Państwa i moimi gośćmi są dr Tomasz Sariusz-Wolski z Instytutu Badań Edukacyjnych i Krzysztof Chełpiński z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Witam Panów bardzo serdecznie. Pani Kasia, bohaterka naszego felietonu, spodziewa się takiej długiej, skomplikowanej drogi, która ma na celu uzyskanie dokumentów potwierdzających jej umiejętności. Czy rzeczywiście ma się czego obawiać? Czy te jej marzenia o uzyskaniu dyplomu bez tego dodatkowego kształcenia formalnego tylko na podstawie egzaminu mogą się zrealizować? No mam dla niej bardzo dobrą wiadomość, tak. Świetnie. Dzisiaj system jest tak skonstruowany, że liczą się kompetencje, liczą się efekty uczenia się, niezależnie od tego, w jaki sposób je uzyskaliśmy. Jeśli ona w wyniku wykonywania swojego hobby, jeśli w wyniku wykonywania pracy, uczenia się, tak jak wspomniała w felietonie, również od swoich pracowników, posiada kompetencje, to dzisiaj już nikt nie będzie jej zmuszał do tego, aby była kształcona. Ona może wyłącznie potwierdzić swoje kompetencje w celu nadania kwalifikacji, może przedstawić, w jakich warunkach nauczyła się, napisać odpowiednie oświadczenie, że wykonywała taki zawód i może być dopuszczona do egzaminu, w tym przypadku egzaminu trzyletniczego, do nadania odpowiedniej kwalifikacji. Ale jak ciekawa jestem, patrzą na to pracodawcy. Czy oni tak samo cenią te umiejętności i kompetencje zdobyte w ramach doświadczenia zawodowego, jak te w czasie kształcenia formalnego, na przykład w klasie czy na studiach?
Znaczy ja reprezentuję bardzo taką specyficzną branżę, bo IT jest branżą szybko zmienną, to się wszystko zmienia, zmieniają się technologie i tak naprawdę system edukacji nigdy nie jest w stanie nadążyć, przynajmniej tej edukacji formalnej, jak na przykład wyższe uczelnie czy szkoły zawodowe, za tym, co się dzieje w branży. W związku z tym branża wykształciła sobie swój własny system, czyli system certyfikacji. Czyli tutaj mamy egzaminy, które obejmują określone kompetencje. Egzaminy, które mogą być skierowane do każdego, czy to będzie pracownik branży, czy poza branży, bo dla nas nie jest istotne, jak się ktoś tego nauczył, tylko co potrafi. To w szczególności jest istotne w małych firmach, czy w średnich firmach, które tak naprawdę nie mają czasu na to, żeby szkolić pracowników samodzielnie. One chciałyby mieć tych pracowników już przygotowanych i stąd właśnie tutaj nawiązując do systemu kwalifikacji, ten system kwalifikacji, który tworzymy, ma to zmienić. To znaczy my chcemy, żeby te kwalifikacje były dobrze opisane, żeby pracodawca zatrudniając pracownika dokładnie wiedział, co on potrafi, a jednocześnie, żeby ta druga strona, czyli ten system edukacyjny, czy to będą właśnie szkoły, czy będą to formalne instytucje, czy będą to firmy zajmujące się przygotowaniem pracowników do pracy, czy będą to osoby, które się samodzielnie wykształcą, bo to jest też możliwe oczywiście, żeby one wiedziały, co potrafić powinny, czyli jakie powinny być efekty tego kształcenia, żeby zaliczyć dany egzamin i dany dyplom czy certyfikat otrzymać. Ramy kwalifikacji stwarzają chyba też nowe szanse na rynku pracy i to zarówno z punktu widzenia pracodawców, jak i pracowników. No naturalnie tak. System kwalifikacji budowany w oparciu o ramy docenia efekty uczenia się wynikające z doświadczenia zawodowego. Najlepszym dowodem jest, że to ma ogromne znaczenie dla pracodawców, jest fakt, że bardzo często w ogłoszeniach poszukiwania pracowników, bardzo często w wymaganiach stawiane są wymagania dotyczące liczby lat doświadczenia zawodowego. A co to jest doświadczenie zawodowe? Doświadczenie zawodowe to jest nic innego jak efekty uczenia się, które są uzyskiwane przez pracownika w wyniku wykonywania pracy. Dlaczego chcemy mieć kierownika z 5-letnim doświadczeniem? Bo on będąc tym kierownikiem przez 5 lat mnóstwo się nauczył i my właśnie takiego kierownika chcemy. I z pewnością pracodawcy to bardzo, bardzo to doceniają. Do tej pory nie mieliśmy systemu, który pozwalał na potwierdzanie tych efektów uczenia się. Właśnie ten zmodernizowany system kwalifikacji taką możliwość wprowadza. Wprowadza możliwość walidowania efektów uczenia się zdobytych w wyniku nieformalnego uczenia się, czyli najczęściej w wyniku wykonywania pracy zawodowej. Jakie szanse daje branży IT, bardzo specyficznej branży, gdzie wszystko tak dynamicznie się zmienia? No nie tylko branży IT, ale wszystkim innym branżom też zmieniającym się daje szansę połączenia wymagań z tą grupą, która będzie, że tak powiem, te wymagania spełniała. Czyli z jednej strony firmy mogą w ramach tego systemu kwalifikacji definiować te kwalifikacje, te kompetencje, czy inaczej mówiąc zawody. Nowe zawody także chyba, które powstają. Dokładnie, te, które będą potrzebowały nawet nie dzisiaj, ale za kilka lat. Prawda? A z drugiej strony oddziaływanie jest nie tylko na uczących się, ale na rodziców dzieci, którzy w jakiś sposób mają wpływ na to, jak te dzieci będą się, znaczy do jakich szkół będą szły, czy jakie będą wybierały ścieżki swojej kariery zawodowej. Czyli tu mamy do czynienia z pewnym mechanizmem. Jeżeli dobrze będzie to wszystko z jednej i z drugiej strony używane, tak? Znaczy jeżeli branża będzie w stanie przygotować taką informację, kogo będziemy potrzebowali, jakich kompetencji, jakich kwalifikacji w określonym przedziale czasu, a ci rodzice i ci uczniowie i ci, powiedzmy sobie, którzy chcą się przekwalifikowywać, będą mieli dostęp do tego, to mamy bardzo piękny system, który pozwoli nam reagować na takie sytuacje, że na przykład mamy dużo osób, które są menadżerami, a nie mamy osób, które są inżynierami. I że na przykład w tej chwili na przykład w Europie brakuje około 400 tysięcy informatyków, prawda? Bo może ci ludzie nie wiedzieli, że tych informatyków będzie brakowało i nie szli w tym kierunku, prawda? Ktoś im musiał to powiedzieć. I właśnie ta rama kwalifikacji jest taką szansą, żeby ten system zmienić. Brzmi to naprawdę bardzo obiecująco, zwłaszcza w kontekście przyszłości naszych dzieci. Bardzo dziękuję za obecność dziś w naszym studiu. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Czas więc na krótkie podsumowanie. Wprowadzenie ram kwalifikacji ułatwi zdobywanie i potwierdzanie kompetencji. Spowoduje powstanie nowych zawodów, a także usprawni proces rekrutacji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.